sprawdzimy cukier. Markus, potwierdzasz? Zobacz. Saszeciarz będzie żył? Będzie żył. Więc życzę wam pysznej kawusi i rozpoczynamy dzień. Hejt, hejt, hejt. Double hejt. Tak by większość ludzi zareagowało na kardio i w większości przypadków reaguje. A dzień dobry. Dzisiaj kardio urozmaicone. Tak? Żartuję, tylko gra. Będziecie pewnie pytali o do mankiet. Mankiet do ciśnieniomierza. I mam go z Amazona. Tam możecie dostać dla troszkę większych ludzi. Tak? Na te łapki niestety by troszeczkę spadał, ale już masujemy, masujemy. Już mamy 4 kilo, a mieliśmy 3,5. Wiecie, kiedy uświadamiasz sobie, że no, starzejesz się, ewidentnie się starzejesz, kiedy w prezencie dostajesz patelnię. Ale jestem wdzięczny, bo patelni akurat potrzebowałem, więc bardzo się cieszę. A teraz robię pierwszy posiłek. No i będzie to omlecik. A zresztą za chwilę zobaczycie całość. A gdy próbujesz robić jedzenie? Markus, atencji więcej? Życie z kotem to totalny brak prywatności. Nie ma czegoś takiego. Pierwszy posiłek. Tutaj mamy 2 całe jajka, 24 gramy izolatu. Tak, dokładnie 24, żeby się zgadzało. Do tego mamy 100 gramów mąki ryżowej, 100 gramów truskawek, 100 gramów banana. A tutaj właśnie nam zapiszczało 120 gramów płatków ryżowych, 20 gramów rodzynek. To trzymam sobie, żeby nie wystygło. I troszeczkę kakao. Oczywiście parę słodzików. Białko, biała czekolada tym razem. Dorosły chłop, 30 lat na karku. No i tutaj możecie zobaczyć moje miejsce pracy. Właśnie zabieram się za tworzenie kolejnego materiału. Tutaj zazwyczaj nagrywam i tutaj również otwieram sobie WhatsApp, odpalam e-mail i pracuję. Czyli wydawanie pieniędzy na jedzenie. No zakupki. Kola zero, wody mam nadmiar. Buferę zgrzewek stoi, bananek, kiczy. To jest coś nowego, nie wiem, albo nie nowego, bo nieczęsto piję napoje zero. Mirinda, kajbery and melon. Także powiem wam, jak spróbuję, bo nie wiem jeszcze, jakaś nowość. Trochę przypraw, papryka słodka, zioła prowansalskie, zielenina, żeby nie było, że tylko cukinię jem. Wołowina, tutaj ligawa. Nie treningowy, czyli jutro, bo jutro niedziela. Buraczki. Widzicie, jaka różnorodność warzyw? Magia, magia. Cukinia, o której już wspominałem. Indyczek, tylko że tym razem mielony. Spoko do właśnie makaronu. Teraz sobie daję taki. Zauważyłem teraz, że wiecie, skoro nie mam większych problemów, to często daję te zwykłe świderki, ale również daję sobie ten bezglutenowy, bo mi po prostu smakuje, więc zależy od chęci. Jabłuszka, sztuk 3. Tak to wygląda, małe, proste, szybkie zakupki. Dobra, czas na posiłek przedtreningowy. Nie, ty nie ćwiczysz dzisiaj. Dzisiaj masz nietreningowy. 150 gramów buraków, 180 gramów ryżu, normalnie by było 200 gramów ryżu, ale wliczam buraki, jako że mają sporo węgli. Do tego 150 gramów indyka i za chwilkę będzie jeszcze 100 gramów banana i 30 miodu. I jemy i uderzamy na trening pleców. Przedtreningowo
75 gramów carbo, intra będzie 100 gramów carbo, 25 EAA. Do tego nowa przedtreningówka do spróbowania z Gaspariego, Aggression. Brzmi dobrze. Także tutaj mamy 18 gramów, przepraszam, jedną skupkę. Także skupkę, przypomniało mi się, mój serdeczny przyjaciel z Anglii tak mówił właśnie na miarkę. Rogel, pozdrawiam, bo pewnie będziesz oglądał. Który zresztą niebawem Rogel się żeni, jakoś tak to szło, tak? I będziemy świętować oczywiście. Także będzie ciekawie. 18 gramów. Nie chce mi się szukać, jak zwykle wiecie, problemy są z miarką. Patrzcie, krówka tym razem, krówka, anaboliczna krówka. Więc sypniemy po prostu. No, trudno, 20. Może nic mi się nie stanie. Także pijemy to, robimy intra drinka, czyli coś podczas treningu, żeby brzmieć bardziej po polsku, i uderzamy na siłownię. A Atens już widzi, co robicie, widzi, czego nie robicie. Jak to teraz jest modne. Go to the gym. Powiem wam, że właśnie wziąłem łyka tego i wiadomo, przedtreningówki nie ocenia się po smaku, ale jest naprawdę, muszę powiedzieć, że z agresją mi się nie kojarzy, bo mi się mordka uśmiechnęła, bo jest po prostu smaczna. Jest naprawdę dobra, nie krzywi i git. Nie jest za słodka, nie jest za kwaśna, właśnie nawet taki lekko kwaszkowaty posmak jest lepszy, jak wiecie, jak ćwiczycie ciężko i jak macie jeszcze do tego za dużo słodkości, to sami wiecie, jak się czujecie, dlatego też karbo mam słodsze, ale jak pomieszam je fajnie z EA, to robi się takie właśnie troszeczkę kwaśkowate, bo za dużo słodyczy podczas treningu nie bardzo. Dobra, bo za dużo gadam. Im dłużej trwa seria, im dalej jestem w serię, tym bardziej mówię sobie, zostań na mięśniu, zostań na mięśniu, perfekcyjny ruch, perfekcyjny ruch. Wiem, że to brzmi troszeczkę maniakalnie, ale wiecie, o to w tym chodzi, żeby powtarzać czynności i wyrabiać nawyk. Ja bym naprawdę był na siebie mega, mega zły, gdybym zepsuł coś, na co ja mam wpływ i co może mi pomóc w rozwoju. A tutaj mam w 100% kontrolę nad ruchem, jeżeli tego chcę oczywiście. Więc musimy do tego podejść, jakby każda sekunda tego ćwiczenia, tej serii roboczej, i wtedy możemy właśnie trenować na mniejszej objętości, gdy dajemy z siebie wszystko właśnie w tych dwóch, trzech seriach pracujących. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Oh, 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 oh
trening skończony. Powiem wam, że uwielbiam po prostu ćwiczyć. No to jest coś, bez czego na pewno nie mógłbym żyć. Kocham te miejsce, kocham tą moją siłownię. To jest moja pasja i po prostu cieszy mi się gęba. Jak każdy, jak myślę sobie, że niedługo znowu będę ćwiczył, ale jutro dzień nie treningowy. A teraz czas na moje 250 gramów płatków, 100 gramów jabłka, 30 gramów drzemu i izolacik. Także ja jem i widzimy się zaraz. Zobaczcie, kto wrócił. Siemano! Wilsonek jest z nami i właśnie idziemy sobie na spacerek. Pamiętacie mój stary pokój? Tutaj często robiłem właśnie check-iny. Trochę się zmienił, jak widzicie. A tu zawsze były te check-formy właśnie przy tej ścianie. Cześć, Wilusiek. Także remoncik był. I tak to się prezentuje. Uciekinier, do domu. Tak, ty, do domu. Markus, do domu. Grzeczny kotek. Idziemy. Wracamy do domu, bo zaraz będziesz kotem klatkowym. Nie to, że będziesz mieszkał w klatce, a na klatce. Gdybyście mnie zapytali o mój ulubiony posiłek ogólnie, teraz w całym okresie masowym, to byłby to zdecydowanie ten. 200 gramów antrykotu. Tutaj mamy 200 gramów mąki ryżowej, czyli kleik z mąki ryżowej, 100 gramów jabłka. Dlaczego nie ma warzyw? Bo staram się, żeby tego błonnika nie było za dużo. W innym przypadku różnie bywa. Wiecie mi, o co chodzi? Wiecie, o co mi chodzi. Dzień się dłuży, a przed nami jeszcze dwa posiłki. Ale czy tak, czy siak, pamiętajcie o jednym. Nie ma planu B, jest tylko jeden plan A. Ustalone jasno cele i realizowanie ich dzień w dzień. O to chodzi, przyjaciele, pamiętajcie i dążcie do tego. Spełniajcie swoje marzenia. A ja żegnam się z wami, biorę się za jedzenie i widzimy się już niebawem, przyjaciele.